Marek, ty byłeś kiedyś w Lourdes? W Lourdes byłem na pielgrzymce, co więcej, zostałem zanurzony w wodzie. Tak, z obowiązku, bo wszyscy księża jeżdżą po sanktuariach, czy miałeś jakieś specjalne? Nie, pojechałem z przyjaciółmi, nie była to pielgrzymka wprost. Natomiast film, który chcemy zareklamować, to jest film Lourdes. I to jest film dokumentalny. Taki film, proszę Państwa, że musiałem wziąć ze sobą chusteczkę, żeby go dokończyć, ponieważ jest to film bardzo mocny, pokazuje nagą rzeczywistość ludzi, którzy pielgrzymują do Lourdes. Nie tylko pobożnych, nie tylko tych, którzy się modlą dniem i nocą, ale również tych, którzy mają poharatane życie i jadą tam rzeczywiście otwarci na Bożą łaskę. Ciekawe jest to, że film nakręcili, jak sami sobie mówią, ateiści, którzy nie pojechali po to, żeby potwierdzić swoją wiarę albo żeby opowiedzieć wszystkim o tym, o czym wszyscy już wiedzą. Oni pojechali po to, żeby zadawać surowe, proste i konkretne pytania. Ale nie boją się dotykać tematów, które zwykle dla tak zwanych ateistów są bardzo odległe. Nie boją się pokazać Eucharystii, nie boją się zajrzeć do duszy księdzu, który też się boryka z najróżniejszymi dylematami, jak pomóc tym ludziom, którzy tam przyjeżdżają. Gorąco polecam ten film, bo to jest naprawdę wielkie dzieło.